Witajcie, z tej strony Sebastian i chciałbym się dzisiaj wypowiedzieć na temat referendum dotyczącego odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Jak wiecie, udało się uzyskać, co nie jest łatwe, na tyle dużo głosów, bodajże tam około 150 tysięcy albo i więcej, które uprawniło właśnie do tego, aby przeprowadzić takie referendum. Dlaczego w ogóle do niego doszło? Otóż dlatego, że pani prezydent, zdaniem wielu, źle wykonuje swoje obowiązki i ludzie nie chcą czekać do ponownych wyborów, tylko chcą już teraz ją odwołać, aby ratować Warszawę przed kolejnymi porażkami. Jaki był wynik tego referendum? 95% osób biorących w nim udział stwierdziło, że tak, chcą odwołania prezydent, tak? Chcą odwołania pani prezydent. Tylko 5%, no skrajnie mało, stwierdziło, że chcą, aby ona pozostała na swoim stanowisku. Niestety, jak już pewnie wiecie, ze względu na nieznacznie zaniżoną frekwencję, ponieważ było tam jakieś 27%, powinno być chyba 29% uprawnionych do głosowania, powinno brać udział w referendum, czyli jest ono nieważne, ale to naprawdę jest rzutem na taśmę. Pani Gronkiewicz-Waltz udało się uniknąć straty stanowiska. I słuchajcie, przeczytam Wam coś teraz. Jakie było oświadczenie pani prezydent po tym referendum, czyli po tym miażdżącym referendum, gdzie naprawdę rzuca się w oczy to, że ludzie jej nie chcą, naprawdę jej nie chcą, jedyne co chcą, to się jej pozbyć. Jakie było jej oświadczenie? Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom Warszawy. To dla mnie wyraz szczególnego zaufania, ale także mocne zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy. I dalej jeszcze bardzo taka ciekawostka. Zobaczymy się za rok w trakcie prawdziwych wyborów, a od dziś wracam do codziennej pracy nad naszym wielkim projektem. Zmieniamy Warszawę. W każdym razie, słuchajcie, czy waszym zdaniem to nie jest objaw absolutnej ignorancji? Jeżeli ktoś pluje wam w twarz, a wy mówicie, że pada deszcz, czy to jest normalne? Czy nie przeszkadza wam to, że ktoś będący u władzy, ktoś, kto ma taką ogromną właśnie władzę, bo prezydent największego miasta w Polsce, stolicy, jakby nie patrzeć, taką władzę właśnie sprawuje, jeżeli ten ktoś, 95% osób chce odwołania takiej osoby, a ona twierdzi, że to jest wyraz szczególnego zaufania, że ona została... Przecież to jest jakaś masakra, to jest niedorzeczność i naprawdę jestem w szoku, że takie osoby w Polsce sprawują władzę. Do tego dochodzą jeszcze słowa kolegi pani Gronkiewicz-Waltz, czyli premiera Donalda Tuska, że dla niego jest to polityczna chucpa. Samo referendum uważam za taką polityczną chucpę i tego nie ukrywałem. I dlatego mówiłem też, że w mojej ocenie, co jest absolutnie demokratycznym sposobem działania. Nie warto uczestniczyć w tym referendum i w ten sposób wspiera się panią Hannę Gronkiewicz-Waltz. Dla tych, którzy nie wiedzą, co chucpa oznacza, jest to, ma wiele synonimów ten wyraz, m.in. wulgarność oraz jakieś próba oszustwa, tak? Dobrze zorganizowane oszustwo. Czyli demokratycznie ludzie poszli do urn, mieliśmy do tego pełne prawo, tak jak wybieraliście, warszawiacy wybierali panią Gronkiewicz-Waltz na prezydenta, tak samo macie prawo ją odwołać. I czy to jest polityczna chucpa? Podsumowując, nie podoba mi się to, że wciąż w Polsce tak ważny jest nepotyzm, konekcje, to, że jeżeli ktoś się nie sprawuje na danym stanowisku, to i tak na siłę się go tam trzyma, ponieważ jesteśmy mu winni jakąś przysługę, ręka rękę myje, jak się mówi, prawda? I ciekaw jestem waszego zdania, czy uważacie, że w związku z tym pani prezydent powinna brać udział w przyszłorocznych wyborach, kolejnych wyborach, tak, na prezydent miasta Warszawy, czy jednak nie powinna wykazać się taką odwagą cywilną, czyli stwierdzić, naprawdę posypać się popiołem i stwierdzić, kurczę, jednak coś w tym jest, dobrze, miałem swoją szansę, nie podoba się to ludziom, jak pracuję, wystarczy. Moim zdaniem powinna jednak wykazać się tą odwagą cywilną, nie brać udziału w przyszłorocznych wyborach, bo jeżeli weźmie, to naprawdę to już nawet nie będzie śmieszne, to będzie żałosne moim zdaniem. I ciekaw jestem, czy waszym zdaniem również. W opisie pod tym filmem będzie link do takiej krótkiej ankiety właśnie do głosowania, gdzie będziecie mogli się wypowiedzieć, czy z waszym zdaniem powinna brać udział w przyszłorocznych wyborach, czy też nie. Taka jeszcze jedna krótka informacja. Otóż nie zamierzam zakładać TeamSpeaka, ale mam inne rozwiązanie. Twitcha sobie odpuściłem, ale znalazłem inną taką stronkę do streamowania i wpadłem na taki pomysł, że jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to zwyczajnie wbijacie tam na streama i będziecie pisać pytania na czacie, a ja będę na nie odpowiadał normalnie na żywo. Dlaczego taką formę preferuję? Ponieważ na TeamSpeaku, jak wiecie, zbyt duży bałagan był, tam wpadały pewne trolle i robiły zamieszanie. Na czacie jest to znacznie łatwiej kontrolować. I linka do tego streama, na którym będę bardzo często bywał, znajdziecie również w opisie, pod tym opisie filmu. Serdecznie zapraszam w takim razie. Będę tam już od dzisiaj. Przez najbliższe 3 tygodnie, 2-3 tygodnie mam wolne. Wziąłem sobie urlop, więc ponagrywam troszkę innych filmów, takich niezwiązanych z podróżami, dlatego że tak jak mówię, na razie podróże odpadają, gdyż mam urlop. Ale dzięki temu troszkę zrealizuję swoje takie małe marzenia i ponagrywam trochę innych materiałów. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Hej!